Shalom. Some of you understand some Hebrew words, huh? Rozumiecie niektóre hebrajskie zwroty? Where shalom means hello. Shalom znaczy witaj. And shalom also means goodbye. Oznacza także do widzenia. So I just want to introduce this my wife Jody and chciałbym przedstawić tutaj moją żonę Jody. And we also brought Veronica with us. Także Weronikę przywieźliśmy ze sobą. And so we came from Israel. Przyjechaliśmy tutaj z Izraela. From the place called Zichron Yaakov. Z miasteczka, które nazywa się Zichron Yaakov. And I believe that this is our not the first time we are here. I nie jest to nasz pierwszy raz tutaj. And how many of you were here last year? Ilu z was było tutaj ostatnim razem, kiedy byliśmy tutaj? Oh, wonderful. You. Wspaniale. So it's great to be here again. Bardzo dobrze jest być tutaj razem z wami ponownie. We enjoyed a nice day here in the city. Spędziliśmy przyjemny dzień w mieście. So you have a wonderful weather here today. Macie tutaj dzisiaj świetną pogodę. In Israel, we have a very high temperature, 35 degrees for the last 3 months. W Izraelu było bardzo ciepło. W ciągu ostatnich 3 miesięcy cały czas mieliśmy 35 stopni. So many of you already heard my story. Just for those who haven't heard, I remind you with a few words. Wielu z was słyszało już moją historię, ale dla tych z was, którzy nie słyszeli jej, chciałbym w kilku słowach ją przypomnieć. I was born in Ukraine, in the city of Kiev. Urodziłem się na Ukrainie, w Kijowie. In 1979, our family immigrated from Ukraine to United States. W 1979 roku moja rodzina emigrowała z Ukrainy, dotarliśmy do Stanów Zjednoczonych. And so we lived in the city of Chicago. Mieszkaliśmy w Chicago. And it was in Chicago where I met the Lord. I właśnie w Chicago poznałem Pana. As well as my King and Mashiach, Messiah, Yeshua. Mojego króla, mojego Pana i Mesjasza, Yeshua. And then shortly after that I met my wife Jody. I krótko potem poznałem moją żonę Jody. In the Bible College. W koledżu biblijnym. So we met, fell in love. Poznaliśmy się, zakochaliśmy się w sobie. And then got married. Potem się pobraliśmy. And decided that we will move to Israel within 2 years. I postanowiliśmy, że w ciągu 2 lat przeprowadzimy się do Izraela. Took us a little bit longer. Zajęło nam to troszkę więcej. 26 years. 26 lat. But eventually we moved to Israel. Ale ostatecznie udało nam się przeprowadzić do Izraela. So for the last 7 years we live in Israel. Więc już od 7 lat mieszkamy w Izraelu. And we serve our God there. Tam służymy Panu. In both area of music and teaching and witnessing. Poprzez muzykę, nauczanie, a także świadectwo. So as you, some of you remember that one of the things I do is I play piano. Jak wielu z was pamięta, jedną z rzeczy, którą robię, to gram na pianinie. And because I grew up in a family of musicians. Wychowałem się w rodzinie muzyków. Who gave me no choice. Więc nie miałem wyboru. From the age of 5 I had to practice. Więc już odkąd miałem 5 lat musiałem ćwiczyć. But you know, music is a wonderful gift from God. Ale wiecie, muzyka to jest cudowny Boży dar. It allows us to hear his voice. Pozwala nam słyszeć jego głos. And feel his presence. I odczuwać jego obecność. You know, when our nation Israel, how many of you been in Israel? Ilu z was było w Izraelu? Few. Good. Kilku było. To dobrze. You know that some thousands of years ago, when God took us out of Egypt and he brought us to the Mount Sinai.
Wiecie, że tam kilka tysięcy lat temu, kiedy Bóg zabrał nas z Egiptu i przyprowadził pod górę Synaj. And it was at the Mount Sinai is when we became a nation. Tam pod górą Synaj staliśmy się narodem. And we became a kingdom. Staliśmy się królestwem. You know, how many of you pray your kingdom come on earth as it is in heaven? Ilu z was modli się, niech twoje królestwo przyjdzie na ziemi tak jak jest w niebie? You know that prayer? Znacie tą modlitwę? And you pray that kingdom would come. Modlicie się o to, żeby królestwo przyszło. But you know that kingdom on earth has already existed in the past. Ale wiecie, że to królestwo już istniało w przeszłości na ziemi. At that mountain Israel became a kingdom on earth. Pod tą górą Izrael stał się królestwem na ziemi. God said to us, if you listen to my voice and do what I tell you, you will be to me a kingdom of priests. Bóg powiedział do nas, jeśli będziecie słuchać mojego głosu, jeśli będziecie robić to, co wam przekazuję, będziecie królestwem kapłańskim na ziemi. In Exodus chapter 19. To jest zapisane w 19 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej. And then for the first time the entire nation heard the voice of God. I wtedy po raz pierwszy cały naród usłyszał Boży głos. And you know how it sounded? Wiecie, jak on brzmiał? It sounded as a sound of a shofar. To był dźwięk szofaru. Musical instrument. To jest instrument muzyczny. And nobody played shofar at that moment. It was Ale really awesome. Nikt nie grał na szofarze. To był Boży głos. But they heard the voice of God like a shofar. Wtedy Izrael usłyszał Boży głos jako dźwięk szofaru. So when you hear music, open your heart and allow God to speak to you. Więc kiedy będziecie teraz słyszeć muzykę, otwórzcie swoje serca i pozwólcie, aby Bóg do was mówił. Now, before I play the first piece, I would like to read one scripture. Zanim zagram pierwszy utwór, chciałbym przeczytać jeden fragment. That verse is from the very last book of the Bible. Ten werset pochodzi z ostatniej księgi Biblii. It's called Revelation. Z objawienia. And it's the last chapter of the book of Revelation. I z ostatniego rozdziału tej księgi objawienia. Chapter 22. Rozdział 22. And verse 1. Werset pierwszy. And he showed me a pure river of water of life, clear as a crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Nie jest to pierwsze miejsce, w którym rzeka życia pojawia się w Biblii. We read about it in Psalm 46. W Psalmie 46 możemy o niej czytać. In Ezekiel 47. W 47 rozdziale Księgi Ezechiela. But it's a river that brings life. Jest to rzeka, która przynosi życie. And you see where it originates. Widzimy tutaj, skąd ona wypływa. It originates at the God's throne. Ona wypływa spod Bożego tronu. And our life will never be the way God meant it until He is on the throne. I życie człowieka nigdy nie będzie takie, jakim On to zaplanował, dopóki On nie będzie na tronie. This is why our message, not only message of salvation, but message of the kingdom, because God wants to rule over the entire world. Dlatego nasze zwiastowanie dotyczące królestwa i nie tylko tego królestwa jest, że Bóg chce rządzić i z tronu i chce rządzić nad światem. So when we hear His voice, He always asks us, will you be to me a kingdom of priests? Kiedy słyszymy Boży głos, to zawsze słyszymy ten głos, czy będziecie moim królestwem kapłańskim. So many years ago I wrote this small composition and I called it Spring Waters of the Jordan. Wiele lat temu napisałem ten niewielki utwór, który nazwałem Źródła Jordanu. Because the first time I went to Israel and I saw the Jordan River. Kiedy po raz pierwszy udałem się do Izraela i zobaczyłem rzekę Jordan. How many of you have seen Jordan River before? Ilu z was widziało rzekę Jordan?
Yes, and were you surprised that this famous Jordan River is so tiny? I czy nie zdziwiło was to, że ta znana rzeka jest taka malutka? So, like a creek, yeah? Bardziej jak strumyk. And so God's river starts really small, just like that. Boża rzeka też zaczyna się jako taka mała rzeczka, and deeper, ale później się rozrasta, and it, jest and coraz głębsza. Life and healing into everything it flows into. Przynosi życie i uzdrowienie w każde miejsce, do którego wpływa. So now the time for me to stop talking. Czas już, żeby przestał mówić. And allow you to experience God's presence. I pozwolić wam doświadczyć Bożej obecności. As I'm going to the piano. Teraz podejdę do pianina. And I will play that composition. I zagram ten utwór, Spring Waters of the Jordan, który nazywa się Wody źródła Jordanu. Some of the composition Veronica likes to dance. Do niektórych moich utworów Weronika będzie tańczyć. I don't know which one she chooses, but she will. Nie wiem, do których będzie tańczyć, ale na pewno to zrobi. But I encourage you to open your heart. Ale zachęcam was, abyście otworzyli swoje serca. And your spiritual eyes. Abyście otworzyli wasze duchowe oczy. Because in the presence of God, everything's being restored, our lives. Bo w obecności Bożej wszystko jest odnawiane i nasze życia. Healing and salvation is in God's presence. Bo uzdrowienie, zbawienie jest w Bożej obecności. Thank you.
Another song. Następny utwór. It's called Abba. Nosi tytuł Abba. I just shared how God intends to be the king in our lives. Mówiłem przed chwilą o tym, jak Bóg chce być królem w naszym życiu. And he wants us to learn to relate to him as a king. I on chce, żebyśmy nauczyli się odnosić do niego jak do króla. But he also wants to relate to us as a father. Ale on także chce mieć z nami relacje jako ojciec. Besides, Yeshua taught us to pray our Father who is in heaven. Tak jak Yeshua nauczył nas modlić się Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Many people only know how to focus on the Son, but don't know how to focus on the Father. Wielu z nas wie, jak skupić się na Synu, ale nie wie, jak skupić się na Ojcu. One time Yeshua said, and you know that verse, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. Kiedyś Yeshua także objawił nam tą prawdę, mówiąc, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. What does it tell me? Yeshua is the way. To mówi mi, że Yeshua jest drogą. But the way has to take us someplace, right? Ale droga przecież musi nas dokądś prowadzić. See, Yeshua is the way, but the Father is a destination. Yeshua jest drogą, ale celem tej drogi jest Ojciec. And he came to reveal his loving Father. On przyszedł objawić się jako kochający Ojciec. Father is a source of love. Ojciec jest źródłem miłości. When we know the Father, in him we have protection. W Ojcu, w naszym niebiańskim Ojcu mamy ochronę. In him we have true identity. W nim jest nasza prawdziwa tożsamość. Identity as sons and daughters. Tożsamość jako synowie i córki. But the king needs to be served. Ale król, królowi potrzebujemy służyć. So I would like to play this song. Więc chciałbym zagrać ten utwór. Abba. Abba. Abba is actually papa. Abba znaczy tata. And you know, if anybody carries any pain in the heart or any pain, you know, there's a healing in his presence. He wants to heal now. Jeśli ktoś nosi w sercu, jeśli ktoś nosi w sobie ból, to w jego obecności jest uzdrowienie. He heals because of his unconditional love. On uzdrawia ze względu na jego bezwarunkową miłość.
We don't know a lot of songs in Polish. Nie znamy zbyt wielu utworów po polsku. But we know some songs in Hebrew language. How do you know? Ale znamy kilka piosenek w języku hebrajskim. In my heart to sing one Hebrew song that it's known in many parts of the world. Mam tak na sercu, żeby zaśpiewać jedną hebrajską piosenkę, która jest znana w wielu rejonach świata. It's called Ose Shalom Bimromav, which means he who brings peace in the highest. Jej tytuł oznacza ten, który przynosi pokój z wysokości. I think we feel our theme is Shalom. Peace. Jako że temat naszego tutaj dzisiaj pobytu jest pokój, szalom. You know, interesting, the word shalom actually comes from a verb, leshalem, which means to complete. Co ciekawe, to słowo szalom pochodzi od czasownika, który oznacza wypełniać, uzupełniać. And there's a completion of God's purposes in each one of our lives. I życie każdego z nas jest w życiu każdego z nas jest wypełnienie Bożych obietnic, Bożych zamiarów. Sing with us if you please. We have this song from Psalm 121, but it's just one line.
Następny utwór to jest jeden tylko werset z Psalmu 121. And it just goes like this. I will Adonai, which is I will lift up my eyes to the Lord, who is my strength. Oczy moje wznoszę ku górom, skąd pochodzi moja siła. And I will worship him and I will give him thanks. I będę go uwielbiał i składał jemu dziękczynienie.
Father, we come to you. Ojcze, my przychodzimy do Ciebie. We pray you, we want to bless your name. Chcemy błogosławić Twoje imię. And we are here because of you. Jesteśmy tutaj ze względu na Ciebie. Lord, you know the hearts of these precious people that gathered here. Serca drogocennych dla Ciebie ludzi są tutaj zebrane. And you, as the one that understands everyone's challenge. I Ty jesteś tym, który rozumie wyzwania, jakim każdy z nas stawia czoła. And I pray, Father, that you would reveal the depths of your love. Modlę się, Ojcze, abyś Ty objawiał głębie swojej miłości. That everyone would know how special and precious he is. I aby każdy poznał, jak cenny jest. And if there's any pain, that the healing will take place. Niech uzdrowienie teraz ma miejsce. We have a song, another song about Father, sort of a response song. Jest kolejna pieśń o Ojcu, o odpowiedzi Ojcu. The first part, we sing to Him, I love you, my Father. W pierwszej części my śpiewamy Jemu, ja kocham Cię, Ojcze. In the second part, He sings to us. W drugiej części On śpiewa do nas. How precious He is to us. Jak cenny jest dla nas. I love you, my Father, with all my heart. For you have been faithful to love me always. You've never forsaken me.
Gifts that God gives to us is His love. Jednym z największych darów, jaki otrzymujemy od Boga, to Jego miłość. And we get to know His love by the Holy Spirit. A Jego miłość poznajemy przez Ducha Świętego. Just last week, an Israeli woman sat in our living room and prayed to receive Yeshua. W zeszłym tygodniu Izraelczyk siedział w naszym pokoju dziennym i modlił się o przyjęcie Jeszuły. And it's really such a joy and a gift when you see somebody's life totally get changed. Jest to taki dar i taka niesamowita radość, kiedy możemy oglądać, jak życie człowieka jest całkowicie przemienione. She realized that she had to live for Yeshua. Ta kobieta zrozumiała, że ona musi żyć dla Jeszuły. And everything is changing in her life. I wszystko w jej życiu się zmieniło. And she is starting to read the Bible for the first time. Po raz pierwszy zaczęła czytać Biblię. You know, there's nothing like being around a new believer. Wiecie, nie ma nic, co można by porównać do przebywania w obecności nowo nawróconego człowieka. And I want to encourage you to share your faith. I chcę was teraz zachęcić, abyście dzielili się swoją wiarą. Be led by the Holy Spirit. Pozwólcie, by Duch Święty was prowadził. But there's no life without the Lord. Ale nie ma też życia bez słowa. Real life, the real life that God intended for us to have. Bo prawdziwe życie to prawdziwe życie, które Bóg dla nas zamierzył. It comes by knowing the Lord personally in the heart. Przychodzi poprzez poznanie, osobiste poznanie Pana. And when we begin to live for Him, everything begins to change. Kiedy zaczynamy dla Niego żyć, wszystko się zmienia. And He makes our way straight. I On sprawia, że nasza droga jest prosta. So I want to encourage you again this morning, or it's not morning anymore, it's evening. Chciałabym was zachęcić tego wieczora dzisiejszego. To dedicate your life to the Lord 100%. Oddaj swoje życie Panu na 100%. My friend wrote to me today. Przyjaciel napisał do mnie dzisiaj. She said, I'm not dedicating my life 100%. Moja przyjaciółka napisała, ja nie oddaję mojego życia na 100% Bogu. She said, I'm dedicating my life 1000%. Ja oddaję Bogu moje życie na 1000%. Don't you think that's beautiful? Czy nie uważacie, że to jest piękne? To really live for the Lord. Tak naprawdę żyć dla Pana. To live for the things that will never ever perish. Żyć dla rzeczy i dla spraw, które nigdy nie zginą. We were reading just earlier today in John chapter 6. Wcześniej czytaliśmy fragment z 6 rozdziału Ewangelii Jana. And that whole chapter is really about eternal life. Cały ten rozdział mówi o życiu wiecznym. It's about living forever. Mówi o życiu na zawsze. We will not die, but we will live and we will declare the name of the Lord.
nie umrzemy, ale będziemy żyć i będziemy głosić imię Pana. And when we receive the Lord, we receive the gift of eternal life. A kiedy przyjmujemy Pana, przyjmujemy też dar życia wiecznego. And when we know that, it changes our perspective. Kiedy zdamy sobie z tego sprawę, to zupełnie zmienia naszą perspektywę. It changes all the weights on the scale. Zmienia zupełnie balans, równowagę na skali. I want to weigh heavy in God's love. Bo chcę mieć ciężar w Bożej miłości. And to have eternal eyes. I mieć oczy skierowane na wieczność. It's like putting on your glasses. To tak jakby założyć okulary. I want to see with eternity before me. Żeby móc zobaczyć wieczność przede mną. These are reading glasses, but to są okulary do czytania. You know what I mean. Ale wiecie, o co chodzi. To really, really see everything before you with eternity in mind. Żeby tak naprawdę móc zobaczyć to wszystko, co jest przed nami, mając w myśli i w głowie wieczność. And God is faithful. Bóg jest wierny. I'll say a few things before I play again. Zanim wrócę do pianina, jeszcze powiem kilka rzeczy. If we look at this first book of the Bible, I read from the last book, now I'm going to go to the first book of the Bible. Czytałem przed chwilą z ostatniej księgi Biblii, teraz chciałem, żebyśmy zwrócili się do pierwszej księgi w Biblii. It's a book of, we call it Bereshit, Genesis, yes? To księga, którą my nazywamy Bereshit, księga początków. It's chapter one. I rozdział pierwszy. And verse 27. Werset 27. It says here that God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Did you ever ask really a question? Czy zadaliście kiedyś sobie to pytanie? See, I don't know if you ask questions. Nie wiem, czy zadajecie pytania. We Jews all the time ask questions. Ale my Żydzi cały czas. Jews even give answers with questions, you know? Jews even answer with a question. Żydzi nawet w odpowiedzi dają pytania. One time they ask somebody asked a rabbi, why do you always answer with a question? Kiedyś ktoś zapytał rabina, dlaczego zawsze odpowiadasz pytaniem? And he answered, why not? A on odpowiedział, czemu nie? So but you know, questions are very good to know, to have. Ale wiecie, dobrze jest mieć pytania. Wise people collect good questions. Są sposoby, w które ludzie zbierają i magazynują dobre pytania. When you want to buy a car or a house, you need to know what kind of questions to ask. Jeśli chcesz kupić dom czy samochód, musisz wiedzieć, jakie pytania zadać. So if you have good questions, you'll get good answers. Bo jeśli masz dobre pytania, to dostaniesz dobre odpowiedzi. Bad questions, bad answers. Złe pytania, złe odpowiedzi. No questions. A jeśli nie ma żadnych pytań, no answers. Nie ma żadnych odpowiedzi. So, that's why we always ask questions. Dlatego powinniśmy wszyscy zadawać pytania. Question to you, have you ever asked God, what does it really mean that we are made in his image? I moje pytanie dzisiaj do was brzmi, czy zastanawialiście się, czy zadawaliście sobie to pytanie, co to tak naprawdę znaczy, że zostaliśmy stworzeni na jego obraz? Are there any ideas here? Jakieś pomysły? What does it mean to you that you are made in God's image? Co to znaczy dla ciebie, że zostałeś stworzony na Boży obraz? We are like him. Yes, we are like, but in which way we are like him? I'd like to know. Tak, jesteśmy concrete. Jak on, right. Ale w jaki sposób? Good. Konkretnie. That we are created to obey him. Okay, we created to obey him. Okay. Tak, jesteśmy stworzeni do posłuszeństwa jemu. Okay.
We have eternal life. We have eternal life. Mamy życie wieczne. With some conditions, yes, but yeah. Pod pewnymi warunkami, tak. But here it says, you see, in this verse it says that God made man in his image and he made him male and female. Ale tutaj, w tym fragmencie, który czytaliśmy, jest napisane, że Bóg stworzył go na swój obraz, człowieka, stworzył go jako mężczyznę i kobietę. What does male and female has to do with God's image? Co mężczyzna i kobieta mają wspólnego z podobieństwem do Boga? Is God male or God female? Czy Bóg jest mężczyzną albo kobietą? I don't think so. Nie wydaje mi się. God. On jest Bogiem. And then later on it's, God tells us that we are to dominate over the animal world and over sea world, over everything on this earth. He wants us to dominate. I dalej Bóg mówi, że mamy panować nad roślinami, nad zwierzętami, nad światem, że mamy panować. What does that have to do with being made in God's image? Co to ma wspólnego z byciem stworzonym na Boży obraz? I think it should be the most important thing for me to understand. What does it mean to me that I am made in the image of God? Myślę, że to jest najważniejsze pytanie, żebyśmy zrozumieli, żebyśmy je sobie zadali. Co to znaczy, że ja jestem stworzony na Boży obraz? Well, maybe in order to answer that question, we also need to ask another question. Może, żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy sobie zadać jeszcze inne pytanie. How do we know what God is like? Skąd wiemy, jaki Bóg jest? He's invisible. On jest niewidzialny. And the only way we know what he is like. Jedyny sposób, w jaki możemy poznać, jaki jest, is by what he does. To przez to, co on robi. How do we know he loved us? Loves us because skąd wiemy, he did certain things. Skąd wiemy, że on nas kocha, bo on zrobił pewne rzeczy. So what is the very first thing that you know that God did? Jaka jest pierwsza rzecz, o której wiemy, że Bóg zrobił? When I start reading the Bible, I know that. Kiedy zaczynamy czytać Biblię, co pierwsze się? First thing that God did, He created this world. Pierwsza rzecz, jaką Bóg zrobił, to stworzył świat. So God is the creator. Więc Bóg jest stwórcą. He has an ability to create. And guess yeah. On ma moc stwórczą. And guess what? He gave all you and me an ability to create also. I także dał tobie i mnie, nam dał tą możliwość, tą umiejętność, żeby stwarzać. God can create life. Bóg może tworzyć życie. He gave also us ability to create life, but for us it takes male and female. Nam także dał tą umiejętność tworzenia życia, ale dla nas wymaga to kobiety i mężczyzny. And then what does it mean that God gave us authority over the animal world? A co to znaczy, że Bóg dał nam władzę nad królestwem zwierząt? We just drove in your forest here around this beautiful, yeah, beautiful forest in this area. Beautiful. Jadąc tutaj przejeżdżaliśmy przez las, które tutaj macie piękne te lasy. And I asked Roman, do you have bears in this area? I zapytałem Romana, czy macie tu jakieś niedźwiedzie? You know, some people you don't want to know, right? Nawet nie chcemy tak naprawdę wiedzieć, prawda? Suppose you walk in the forest and you meet a bear. Powiedzmy, że wchodzisz do lasu i spotykasz niedźwiedzia. Maybe a mother bear with cubs. Może matkę z małymi. She's not very happy to see you. Nie jest zbyt zadowolona ze spotkania. What happens if you take out your Bible and it says, tell the bear, I have authority over you? Co by się stało, gdybyś wziął Biblię i powiedział do niedźwiedzia, ja mam nad tobą władzę? You think the bear will listen to you? Czy myślisz, że niedźwiedź by cię posłuchał? No. Nie. The bear is stronger than you and I. Bo niedźwiedź jest silniejszy niż ty i ja. But in spite of that fact, because when we get together and we create technology, we can catch that bear and put him into the zoo.
Ale pomimo tego, jeśli zbierzemy się razem, mamy technologię do tego, która pozwala nam złapać tego niedźwiedzia i wsadzić go do zoo. And bears don't have human beings in their zoos. Niedźwiedzie nie mają w swoich ogrodach zoologicznych ludzi. So, you see, we are both biological and technological creators. Bo my jesteśmy i w sensie biologicznym, i w sensie technologicznym stwórcami. And the creativity is the most amazing gift that God has given to you and me. Dar twórczości, kreatywności to jest jeden z najbardziej niesamowitych darów, jakie otrzymaliśmy od Boga. You know where the creativity comes from? Wiecie, skąd pochodzi ta twórczość? It comes from our heart. Pochodzi z naszego serca. It's actually in the Bible. If the Bible actually teaches how to understand our heart. To jest zapisane w Biblii, bo Biblia tak naprawdę uczy nas o tym, jak zrozumieć nasze serce. So creativity is the most wonderful gift. Więc twórczość jest najcudowniejszym darem. But when it's not managed, ale kiedy nie jest odpowiednio zarządzana, it becomes a very destructive power. Może być bardzo zgubna. We can destroy the world with our creativity. Przez nasze dzieła możemy zniszczyć świat. And yet God gave it to us. Ale i tak Bóg dał nam ten dar. Because he wants us together with him to be a co-builders of his kingdom. Bo Bóg chce, abyśmy razem z nim tworzyli i budowali jego królestwo. In Exodus 31, God called a certain skillful man, certain artist. W drugiej księdze Mojżeszowej w 31 rozdziale jest opisane to, jak Bóg powołał pewnych uzdolnionych ludzi, artystów. To build him a tabernacle. Aby zbudowali dla niego namiot zgromadzenia. Have you heard of tabernacle before? Słyszeliście o namiocie? Yes. The place where God dwells. To miejsce, w którym Bóg mieszka. You see, in the beginning God in his world created a space for us to live. Na początku, kiedy Bóg stworzył świat, stworzył przestrzeń dla nas, w której my mogliśmy mieszkać. And then he comes to us and he says in your world, can you make me a place to live? A później przychodzi do nas i mówi, zbudujcie dla mnie, w waszym świecie, zbudujcie dla mnie miejsce, w którym mógłbym mieszkać. Tabernacle is a place for God in our world. I ten namiot zgromadzenia to jest miejsce w naszym świecie, w którym Bóg mieszka. Eventually he wants to live inside of us, but in the beginning it was tabernacle. Ostatecznie i docelowo on chce mieszkać w naszych sercach, ale na początku był to ten namiot. And he called a certain anointed artist to create this tabernacle. Bóg powołał wybranych, namaszczonych artystów i twórców, aby zbudowali ten namiot dla niego. And one of them was called Bezalel. Have you heard that name? Bezalel. Jeden z nich nazywał się Bezalel. How many have heard of Bezalel? Ilu z was słyszało o Bezalelu? You know what his name means? Wiecie, co znaczy jego imię? Cel actually means a shadow. Cel znaczy cień. Celem means image. Celem znaczy obraz. And El in Hebrew means God. A El to po hebrajsku Bóg. So his name means in the image of God. Więc jego imię znaczy na obraz Boga. And here is the man that uses all his creativity to make a place for God in this world. To jest człowiek, który używa tej twórczości, tej kreatywności, którą ma, aby stworzyć dla Boga mieszkanie w tym świecie. God's plan is to build his kingdom here on earth. Boży plan, w Bożym planie jest zbudowanie jego królestwa tutaj na tej ziemi. The throne of God will return to Jerusalem. Boży tron powróci do Jeruzalemu. It's written in Jeremiah 3:17. Jerusalem will become a throne for God. To jest zapisane w księdze Jeremiasza 3:17, że w Jeruzalem znowu będzie Boży tron. And he will reign not only over Israel, he will reign over the entire world. I on będzie rządził nie tylko nad Izraelem, ale będzie rządził nad całym światem. But he is looking for
people who love him, who would like to cooperate and submit their creativity to him. Ale on szuka ludzi, którzy będą go kochać i którzy swój dar twórczości i kreatywności poddają jemu. And he gifted every, there's no person here that's not gifted. I nie ma tutaj jednej osoby, która nie byłaby obdarowana przez niego. And I really want to pray for you to release your gift. I chciałbym się modlić o was, abyście uwolnili ten dar. So what I'd like to do first, więc co chciałbym zrobić najpierw? I'll go back to the piano. Usiądę przy pianinie. And I'm going to ask the Lord to release a fresh music from his heavenly library. I będę prosił Boga, aby dał mi świeżą muzykę z jego niebieskiej biblioteki. Is a composition that I've never played before. To będzie utwór, którego nigdy wcześniej nie grałem. Maybe Veronica will create a dance. There's a dance library too, I'm sure. Może Weronika zatańczy, bo wiecie, jest też biblioteka tańca. But I believe that through this song God wants to impart something to you. Ale wierzę, że poprzez tą piosenkę Bóg chce coś tobie przekazać. First of all, that you understand that each one of you is very valuable to God. Po pierwsze, zrozum, że ty, że każdy z was jest bardzo cenny dla Boga. Because how much value do you have if he paid such price for you as the life of his son? Bo jaką wartość dla niego musisz mieć ty, skoro zapłacił tak wysoką cenę, życie swojego syna za ciebie? And second, that he would bless your creative gift. A po drugie, żeby on błogosławił ten dar kreatywności, twórczości w tobie. And for this you really need to know who you really are in him. Ale żeby to mogło mieć miejsce, musisz wiedzieć, kim jesteś w nim. God has sons and daughters. Bóg ma synów i córki. His son Yeshua came to give you that right. For those who believed on him, he gave the right to become sons and daughters of the living God. Jego syn Yeshua przyszedł na ziemię po to, żeby dać prawo nazywać nam się synami i córkami Bożymi. So are you ready to let God work in your heart? Czy jesteś gotowy, żeby Bóg działał w twoim sercu? Regardless how old you are, you have an amazing gift. Nieważne ile masz lat, masz niesamowity dar. And you can be used in a mighty way in building his kingdom right here in this city first. I możesz być użyty na wiele różnych sposobów do budowania jego królestwa tu w tym mieście. Thank you.
So I want to speak on the behalf of the Father, the words of blessing. W imieniu Ojca wypowiem teraz słowa błogosławieństwa. And the Father would say to you, Ojciec chce powiedzieć ci, I love you, my son. Kocham cię, mój synu. I love you, my daughter. Kocham cię, moja córko. Your parents gave you birth. Rodzice dali ci życie. But it is I that gave you life. Ale to ja dałem ci prawdziwe życie. I designed you and I fashioned you. Ja zaprojektowałem cię i ukształtowałem cię. And I brought you into this world. I wprowadziłem cię na ten świat. With a purpose. Dla celu. To represent me. Abyś był moim przedstawicielem. When you came out of your mother's womb. Kiedy wyszedłeś z łona twojej matki. I was there. Byłem tam. And I blessed you and I said to you, welcome my son, welcome my daughter. Ja pobłogosławiłem cię i przywitałem cię jako syna i córkę. Welcome into the world that I created for you to live in. Witaj na świecie, który stworzyłem dla ciebie, abyś w nim żył. And I watched you growing up. Byłem przy tobie, kiedy dorastałeś. I want to break the words that have devalued you. Byłem przy tobie i łamałem moc słów, które cię poniżały. I want to wash you from the words that have wounded you. Obmywałem cię ze słów, które cię raniły. The words that have described you wrongly. Ze słów, które opisywały cię w niewłaściwy sposób. The words that broke your true identity. Words that broke your identity. Słowa, które niszczyły to, kim jesteś. And I want you to know. Chcę, żebyś wiedział. Who you really are. Kim jesteś naprawdę. Because those words have no power over you. Bo te słowa nie mają żadnej mocy nad tobą. Just what I think about you. Tylko to, co ja o tobie myślę. And I made you special. Uczyniłem cię wyjątkowym. I did not make any mistakes by creating you. Kiedy ciebie stwarzałem, nie popełniłem żadnych błędów. And I gave you gifts. Obdarowałem cię darami. And talents. I talentami. And above all, I gave you ability to love. I ponad wszystko dałem ci umiejętność kochania. And I bless you to be able to walk in this love. I błogosławiłem cię, abyś umiał chodzić w tej miłości. And to know how much your father loves you. I abyś wiedział, jak bardzo twój ojciec cię kocha. And that your father has a future for you. O tym, że ojciec ma dla ciebie przyszłość. And that you belong to the family of your father. Że należysz do rodziny twojego ojca. And you belong to his kingdom. Należysz do Jego Królestwa. And you are blessed. Jesteś błogosławiony. To know this love. Bo możesz znać tą miłość. To receive this love from your father and then give it away. Bo możesz otrzymywać tą miłość od Ojca i dawać ją dalej. And as this love is being poured into your hearts. Teraz ta miłość jest wlewana do twojego serca. Your hearts are being healed. Które jest uzdrawiane. Father says, I bless your creativity. Ojciec mówi, ja błogosławię twoją kreatywność. That you would release it to the fullness. Otwórz się i niech rozwinie się do pełni. And you are destined for great things. Jesteś przeznaczony do wielkich rzeczy. I
bless you with my peace, with my shalom. Błogosławię Cię jako mój pokój, mój szalom. And I love you. Kocham Cię. You are my beloved son. Jesteś moim ukochanym synem. You are my beloved daughter. Jesteś moją umiłowaną córką. And you, my pleasure rests. W Tobie mam upodobanie. In Yeshua's name, you're blessed. W imię Yeshua jesteś błogosławiony. You know, knowing God is really not a religious thing from my point of view. Wiecie, z mojej perspektywy poznanie Boga to nie jest religijna sprawa. But God gives us this awesome opportunity to be born from above. Ale Bóg daje nam tą niesamowitą możliwość, żebyśmy narodzili się z Niego. I don't know, maybe there's some people that had never really fully committed their life to God. Może są tutaj takie osoby, które nie oddały swojego życia w pełni Bogu. And Father wants to give you new birth by the Spirit. I Ojciec chce dać Tobie nowe narodziny z Ducha. I'm going to pray. Będziemy się modlić. And you have, if you have not prayed this prayer and you want to give your life fully to God, you pray with me. Będę się teraz modlił, a jeśli ty nie modliłeś się tą modlitwą i chcesz Bogu oddać swoje życie w pełni, to módl się ze mną. Father, I come to you. Ojcze, ja przychodzę do Ciebie. Father, I thank you for your love. Dziękuję Ci za Twoją miłość. And I thank you for your son Yeshua, Jesus. I dziękuję Ci za Twojego Syna, Yeshua, Jezusa, who came to die, który przyszedł, aby umrzeć, that I may live, żebym ja mógł żyć. I ask you, Father, to forgive me. Proszę Cię, Ojcze, abyś all mi my przebaczył mistakes, all my sins. Wszystkie moje błędy, wszystkie moje grzechy. And I believe in my heart, i wierzę w swoim sercu, that Yeshua is raised from the dead, że Yeshua zmartwychwstał. And I make confession with my mouth, i wyznaję swoimi ustami, that Jesus is my Lord and my Savior, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. Father, teach me to walk in this love. Ojcze, ucz mnie chodzić w tej miłości. And fill me with your Spirit. I napełnij mnie Twoim Duchem. In Yeshua's name. W imieniu Yeshua. You know, Father really wants to fill all of us with his Spirit. Wiecie, Ojciec chce, naprawdę chce napełnić nas swoim Duchem. I'll just sit in his presence for a minute. Więc spędźmy teraz chwilę w jego obecności. And by your spirit you can drink from his living water, from his presence. Przez jego ducha możesz pić jego żywą wodę w jego obecności.
And so I would like to just play one more song and you continue to be in his presence. Chciałbym zagrać teraz jeszcze jeden utwór, kiedy jesteśmy w jego obecności. I wrote this song several years ago. Napisałem tą piosenkę kilka lat temu. And I dedicated to my beloved wife. I zadedykowałem ją mojej ukochanej żonie. We are married already since 1984. Jesteśmy małżeństwem od 84 roku. And God gives us love for each other. I to napełnia nas miłością do siebie nawzajem. And when there are difficulties, we know where the well of love is. Kiedy przechodzimy przez różne trudności, wiemy, gdzie jest źródło miłości. And interesting that this is a praise song number 18. To jest pieśń uwielbienia numer 18. And in Hebrew numerology, number 18 represents life. W hebrajskim języku liczba 18 reprezentuje życie. The Hebrew word for life is chai. Hebrajskie słowo na życie to chai. And when the letters have numbers and you add them and it becomes 18. I te, każda litera jest też cyfrą, kiedy się jej doda, dostajemy właśnie liczbę 18. And only true love will give us true life. Tylko prawdziwa miłość daje nam prawdziwe życie. So I call this praise song Le Ahuvati, that's in Hebrew, which means to my beloved. I ten utwór nosi tytuł Dla mojej ukochanej. So I pray God will continue to touch your heart. I modlę się, aby wasze serca były dalej błogosławione poprzez ten utwór.